Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 The Returning. Zaczynamy w tym miejscu, gadaliśmy to już z nim, kto go wie, ale naszym zadaniem jest mianowicie oczyścić północną plażę, ale to jest dość nieciekawie i uważam, że jak dla mnie to nie dałoby to rady, chociaż zawsze możemy próbować, no zawsze są jakieś sposoby na to. A co z tym golemem, no? O, błotniaka. Nie wiem, ja spróbuję, zrobię jeszcze save'a tak szybkiego. Przywołam tego błotniaka. Go odsunę się nieco. I tak przywołam tego błotniaka. Ło! Ten mnie słucha. Dobrze. To mi pomożesz. Dostawa! Dostawa, pomóż, help. Jeb, i mi tu na hita zabijasz wszystko, pięknie. No, to mi ułatwisz misję. Dobra robota. Jedziesz tu z nimi. Ej, no kurde, to jest prawdziwa maszyna do zabijania. Ej, kurde, zajebiste. Pomożesz. Tu jeszcze mi wybijesz takie ścierwo. Takie duże ścierwo. Wybij to. No wybij mi to. Ej no golem. Ej no nie umiesz tego wykończyć. Dobry, dobry. Ładnie. Kurde no. Pomógł mi, widzicie? Chciał mi pomóc i mu się udało. Chyba więcej sobie kupię tych zwojów. Masz same epickie. Aha, mój golem poszedł. Chyba miał już dość wrażeń. Ale kurde, on mi zaraz do wody pójdzie. Chodź mi tu, golem. Tylko gorzej będzie z piratami, bo oni cię wykończą. Oj, to krucho, krucho. No, kurczę, nie. Z drugiej strony szkoda cię tracić. Ja myślałem, że to będzie błotny golem, a to był lodowy. Tak naprawdę. Dobra, wiesz co? Żebyś tu nie sprawiał zagrożenia, to lepiej jak spłoniesz. Alohomora i spoczywaj w pokoju. Ale przydał nam się. Pomógł nam misję zrobić. A gdyby nie on, no to praktycznie nie dałbym rady. I tak powiem wam szczerze, że zajebisty, zajebisty czar. Dobra, teraz tak, do Morgana. Bo żeśmy zrobili już tą misję, więc jest OP. Proszę bardzo. Północna plaża została oczyszczona. Oh, yeah, a co z jaskinią? Byłeś tam? Pewnie. Świetnie. Jesteś w porządku. Oto twoja zapłata. Niezła zapłata. Super. Jeszcze coś? Jest jeszcze coś, co mogę zrobić? Na razie nie. Znajdź sobie jakąś koję i zdobądź solidną butelkę rumu. Nie będę ćpać. To jest trunek. Po twarzy byś dostał i skończyłbyś z tym alkoholem. Mogę cię okraść? Dzięki. Zabiorę ci ten cały pieprzony alkohol. Żeś ty skończył z tym chlaniem. Pogadamy z Owenem za tym razem. Wszystko w porządku? Kim jesteś? Należysz do bandytów? No chyba cię posrało. Wyglądam na takiego? Nie. Sądząc po wyglądzie, jestem skłonny uwierzyć, że przybywasz z daleka. No ba. Co tu robisz? Jestem drwalem. Rąbię drzewa, które inni zaciągają do obozu. A tak naprawdę zaharowuję się tu na śmierć. Podczas gdy pozostali byczą się na słońcu. I? Coś jeszcze? Gdybym wiedział, że tak to będzie wyglądać, nigdy nie zostałbym piratem. To tyle? Coś. Gdybym wiedział. Dobra, czyli masz gówno do powiedzenia. Okej, okay. A moment, jeszcze jakaś jaskinia jest. Lada moment, abym już zapomniał. O, widzę, że kolejny kurde alkoholik. Witam, no. Masz ochotę na rum? Albo coś mocniejszego? Aha, mogę od ciebie kupować ten grog i rum. Nie, dzięki. A może coś mocniejszego? Chcę czegoś mocniejszego. Mamy tu konesera. Z chęcią poznam nowe przepisy. Dobry trunek musi być przejrzysty i mocny. Powinien spływać w głąb gardła niczym płynny ogień.
Ciężko to osiągnąć, ale chyba znowu się rozgadałem, a ty chcesz się napić. Proszę bardzo, mój własny wynalazek. Nazwałem go Szybki Śledź. Jak ci smakuje? O kurde, wypił to. Niesamowite. Nie inaczej. Nie znasz przypadkiem dobrych receptur? Chętnie się nauczę pędzenia czegoś ciekawego. Jeszcze jednego? O, 60 sztuk złota, a napiję się. Daj trochę tego szybkiego śledzia. Srogi trunek, ale ma swoją wartość. A co tam, też się napijemy. Dobra, starczy już. Bo nam nie wystarczy hajsu na takie pierdoły. Co możesz mi zaoferować? Mam wszystko, czego może potrzebować pirat. Ładnie. Niezły ekwipunek trunku. Przydałoby się. Zapłaciłbym 150 za te 15 grogów. Ale równie dobrze bym dał 120 za 4 sztuki. Ale i tak zajęło. Eliksir ochrony przed upadkiem. Dobre. Tylko dwa kafle to kosztuje. Czyli z drugiej strony to jest dla nas... No cóż... no mamy problem. Kurde, jakbyśmy tylko to mięcho sprzedali, ale co nam by to dało? No? Jedno mięcho, jedna sztuka. Dam ci ten kordelas, ty się ciesz. To ci dam. Co ci jeszcze mogę dać? Mam wpizdu roślin, które, no niektóre... O Jezu, ile mamy już tych mikstur... jagód, przepraszam. Starczy już nam na jedną miksturę tego... życia. Energii życiowej. Rzepka... No co, coś bym ci sprzedał, ale no za bardzo też nie ma co, no. Te ciemne grzyby to są przydatne. A te mięsa kopacza to bym mógł sprzedać w sumie. Sorki, mam TS-a włączonego. I za bardzo teraz nie mam jak go włączyć. Nie chce mi się. Czekaj, co ci jeszcze mogę... Co to jest? Jakiś złoty naszyjnik. Też go wezmę. Mamy dalej ten kamień ogniskujący i on nam się przyda na przyszłość. Co ci jeszcze mogę takiego sprzedać? Takiego nic wartego i godnego uwagi. No nie zna. Nie ma za bardzo. No chyba, że ten pucharek mogę ci jeszcze odsprzedać. No i mamy 600 w sumie. No kurde, dwa kafle, ale to by się przydało, bo by nas chroniło przed upadkiem. I to by było naprawdę ciekawe. Coś nowego wydarzyło się w obozie? Od czasu jego wyjazdu nic się tu nie działo. Morgan i reszta jego chłopaków głównie chlała i obijała się. Tylko Henry zabrał się za jakąś robotę. Wziął swoich chłopaków i zaczął stawiać palisadę. Najwyższy czas, żeby kapitan Greg wrócił i porządnie kopnął Francisa w ten jego tłusty tyłek. Przydałoby się, bo mam wrażenie, że ten człowiek chyba sobie naprawdę przegina. Dobra, coś ci mogę tu wziąć? O, masz rumu. A coś tu jeszcze kryjesz? Dobra. Tylko sztukę rumu trzymałeś, ale zawsze tam jakaś sztuka tego alkoholu jest. Te, oni tu chleją i chleją, ten śpi, kurde, ja jakiś, kurde, nie... jakiś zaćpany, no OP, po prostu. Dobra, jeszcze może podejdziemy do innych piratów, pogadajmy z nim. Wszystko w porządku? Co się dzieje? Henry cię tu przysłał? Powiedz mu, że niedługo dostanie swoje deski. Jeśli go to nie urządza, to niech sam je sobie piłuje. No, widzę, że podły humor. Coś mu się musiało stać. Co robisz z tymi deskami? A jak sądzisz? Są potrzebne do budowy palisady, ośle. Grzecznie. Warto lepiej ufortyfikować nasz obóz. Ale uważam, że nie ma to większego sensu. Jeśli bandyci nas zaatakują, to ta śmieszna palisada ich nie zatrzyma. Powinniśmy byli pozbyć się ich dawno temu. Gdybym wiedział, co tu się będzie działo, zostałbym w Korinis. Ciekawe. A właśnie, byłeś? Byłeś w Korinis? Tak, trochę się tam kręciłem, podcinając sakiewki i zajmując się drobnym szwindlem. Ale im mniej statków zawijało do portu, tym gorzej szedł interes. Zabawa ze strażą przestała się opłacać. I tak dołączyłem do Grega. A teraz siedzę tutaj. Cały dzień piłuję drewno na palisadę, która i tak jest bezużyteczna. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pokazać.
jak opróżniać ludziom kieszenie tak, aby tego nie zauważyli. Ale musisz być co najmniej średnio zręczny, bo inaczej nie ma sensu zaczynać nauki. Aha. Mogę ci pomóc w piłowaniu? Nie trzeba. Dam sobie radę. Niedawno przyłączyłem się do obozu i jeśli pozwolę, żeby inni za mnie pracowali, będą mieli mnie za lenia, rozumiesz? No dobra, okej. Cóż, a może teraz z kimś innym pogadać, jak dla odmiany, może z panem Brandonem? Patrzcie państwo, nowy i do tego szczur lądowy. Nie jesteś aby za miękki na pirata? Nie. Możesz mnie czegoś nauczyć? Nucić kibie? Będziesz numagł. Kurde, nie po rusku. Z drugiej strony, czemu miałbym to robić? Bo postawię ci flaszkę rumu? Nieźle, chłopcze. Wiesz, o co chodzi w tym fachu. Tylko nie przynoś mi jakiegoś taniego bimbru. Czekaj, spróbuj. O, może tego spróbuj. Spróbuj tego. Smakuje jak płynny ogień. Zorganizuję grog. Chcesz mnie otruć? Chcesz mnie zabić? Czy ty w ogóle masz pojęcie, z czego robi się grog? Stary Samuel pędzi dobry trunek. Postaraj się o niego. Ile? Masz na myśli szybkiego śledzia? Tak właśnie. To ile? Diablo dobry. Uwielbiam go. No dobra. No widzę, że trzeba będzie człowieka zapić na śmierć. No to trzeba będzie sporządzić jeszcze tak, nie wiem, nie wiem, trzy flachy? Żeby nie przesadzić z kasą, no. Z trzy flachy, no max, no kurde. Dobra, to jeszcze tak za trzy sztuki kupię u niego tego szybkiego śledzia. Co podać? Dobra, to tak za trzy sztuki tego śledzia. Srogi. Dobra. Srogi. Srogi. Okej, dobra. Zarobiłeś, starcze. No zarobił na mnie, ale no. Chodzi o to, żeby zabić tego człowieka na śmierć. Trzy flachy wystarczą dla niego. A jeżeli nie, no to więcej trzeba będzie mu dać. I trudno. Jeszcze zarobimy tu porządną kasę. Miejmy nadzieję. Żeby mi się to opłaciło, no przynajmniej. W jakimś stopniu. Hej, ty. Siadaj pan. Znaczy wstawaj. Aha. A fajnie, że wydałem te 180 sztuk złota na byle co, no super. Jakieś wieści? Poczekaj chwilę. Ha? Nie, nie mogę powiedzieć, by cokolwiek się tu zmieniło. Wszystko po staremu. Dzięki, wiesz? Naucz mnie czegoś. Ja mogę nauczyć ciebie zalpą w... Вот, смотри. O kurde. Ну как? Впечатля? Нау. Я могу научить тебя залпом выпить бутылку. Вот, смотри. Ну как? Впечатляет? А, ты с пепшей. No i kurde, wydałem na niego 180 sztuk złota, żeby... No kurde, a misja jaka jest? Jak mamy tą szpadę Abigali... na bagnach. Aha, to na bagnach straciła ten mieczyk. To nie jest zwykły miecz, jest magiczny, nie normalnie działa tylko w jej dłoniach i zabija kogokolwiek, kto chce go założyć. Siedem się na ochotnika do... Dobra, czyli gdzieś na bagnach, no to wszystko jasne. Dobra. Bill. Dobra, ty nie. A pirat? Nie. Dobra, czyli tu mogę już odejść. Dobra, chyba już czas na Francisa, albo tu jeszcze podejdę do tych ziomów. Ze Skipem pogadałbym, bo już z nim gadaliśmy. A kogóż to stary Skip znowu widzi? Siema. Ja cię znam. Zatoka koło miasta, pamiętasz? Skip? To ty? Jak widać, trudno mnie zapomnieć. Ale wydaje mi się, że jeszcze gdzieś cię widziałem. A, no tak. Rysownik się nie popisał, ale to byłeś ty. Ale
nie ma o czym gadać. Na swoim liście gończym też wyglądam dość szpetnie. To nie ma znaczenia. Masz może coś do sprzedania? Jeśli chcesz pohandlować, to pogadaj z Garethem. On zajmuje się naszymi zapasami. Okej. Co tu robisz? Wróciłem z Corinis i czekam na powrót kapitana Grega. Dziwne. Widziałem Grega w Corinis. Naprawdę? Niech to diabli. Coś musiało pójść naprawdę źle. Powinien już dawno wrócić z naszym statkiem. Najlepiej będzie, jeśli wrócę do Corinis i poczekam tam na niego. Nie, to nie ma sensu. Ale nie dzisiaj. Dopiero co wróciłem. No właśnie. Co możesz mi powiedzieć o bandytach? Bandytach? Napadają nas, od co? Niby po co wznosimy tę palisadę? To my ich tu przywieźliśmy. Nawet z nimi handlowaliśmy. Żebyś wiedział, ile oni mają złota. Całe krocie, mówię ci. Byli gotowi płacić każdą cenę za beczkę rumu. Ale to już należy do przeszłości. Teraz trwa wojna. Co się stało? Ci dranie nie zapłacili nam za ostatnią dostawę. A więc poszedłem do nich, żeby dostać swoje złoto. Kiedy tylko wszedłem na bagna, ci obwiesie rzucili się na mnie. Co gorsza, załatwili Angusa i Hanka, dwóch naszych najlepszych żeglarzy. Nie zapuszczaj się na bagna, mówię ci. Atakują każdego, kto wygląda inaczej niż oni. Ciekawe. Spotkałeś kiedyś Kruka? Pewnie. Stałem wtedy na straży z Henrym. Widzieliśmy, jak Kruk zostawia swoich ludzi w wieży stojącej kawałek na południe stąd. Skoro zostawił ich tak blisko, to na pewno mają nas szpiegować. Widziałem też, jak obchodzi się z ludźmi, którzy nie okazują posłuszeństwa. Kiedy ktoś pokaże choć cień niesubordynacji, może stracić głowę. Uważaj na Kruka, dobrze ci radzę. Spokojnie, kiedyś go tak rozpizgam, że on będzie musiał błagać o życie, a nie ja. Dobra, co z tym Hankiem i Angusem? Opowiedz mi coś więcej o Angusie i Hanku. Angus i Hank mieli spotkać się z bandytami poza obozem. Mieli ze sobą wszystko, co tamci zamówili. Kutą stal, wytrychy i inne takie rzeczy. Niestety nie wrócili. Te sukinsyny musiały ich załatwić. Morgan i Bill szukali ich, ale bezskutecznie. Bill był szczególnie smutny, bo Angus i Hank to jego bliscy przyjaciele. Jest młody i słabo znosi takie wydarzenia. Inni przyjęli to ze spokojem. Utrata dóbr nie jest niczym wielkim. Ale ten grog, który nieśli... Było tego ze 20 butelek! Grubo. W sprawie grogu brakuje 20 butelek, tak? Tak, do cholery! To był nasz cały zapas! 20 butelek, mówisz. Potrzebny mi pancerz bandytów. Chcesz tam iść? Odbiło ci do reszty? Nie. Kiedy bandyci odkryją, że nie jesteś jednym z nich, nakarmią tobą węże błotne. Spokojnie. Wiesz, gdzie mógłbym znaleźć taki pancerz? Nigdy się nie poddajesz, co? Dobrze więc. Kiedyś mieliśmy jeden taki. Może wciąż leży gdzieś w chacie Grega. Może ci go da, jeśli tylko wróci. Okej. A jak się dostać do chaty? Spokojnie, chłopcze. Chcesz podwędzić coś, co należy do Grega? Kiedy kapitan opuszczał nasz obóz, polecił Francisowi pilnować, aby nikt nie wchodził do jego chaty. Co możesz mi powiedzieć o Francisie? To nasz skarbnik. Kapitan mu bardzo ufa. To dlatego powierzył mu zastępstwo. Chociaż reszta chłopaków nie szanuje go zbytnio. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pogadaj z Samuelem. Siedzi w małej jaskini na północ stąd. Samuel wie prawie wszystko, prawie wszystkich. Możesz mnie zabrać do Corinis? Nie. Wyruszam później. Najpierw muszę odpocząć i napić się grogu. No okej. Czyli to wszystko za nam do powiedzenia. Z Garethem byśmy mogli porozmawiać. No, z nim można pohandlować. Kogo my tu mamy?
Ha, mam nadzieję, że to nie kolejny bandzior na przeszpiegach. Nie. Nazywam się Garrett. Jeśli masz na coś ochotę, najlepiej zwróć się do mnie. Mam tu wszystko, czego mógłbyś potrzebować. Wino, broń i sporo innych rzeczy. Jeśli jednak szukasz dobrego trunku, lepiej zgłoś się do Samuela. Okej. A to może pohandlujemy najpierw. Pokaż mi, co masz. Dobra, ładne tu masz rzeczy, no trzeba przyznać. Nawet kuszę masz, no to ładnie. Ładnie, pełnia życia, biały rum, co tu? O, masz czarną perłę, ale ona kosztuje 1,5 kafla. No, to zajebiście źle jest. No ja bym teraz to serduszko sprzedał, ale miałbym przerąbane. No i kurde, skąd ja zarobię tyle złota teraz? Nie korzystam w ogóle z tego pancerza. W ogóle coś muszę sprzedać, no bo ja w ogóle z tego nie korzystam. Jest to dla mnie bezużyteczne. Z pewnością coś bym mógł sprzedać. Tak po prostu. Tylko co? Tym mogę to zrobić? Kurde no. Ciężko, ciężko jest mi tutaj się zdecydować. To całe mięso bym sprzedał, to może by mi w jakiejś mierze pomogło. Tu z grogiem, co z tym grogiem? No nie opłaca się go sprzedawać, bo to nic tak naprawdę to jest. No co takiego moglibyśmy sprzedać? Coś naprawdę by nam pomogło, no. Moment, no, ale mamy tu całe prowianty, no to tak naprawdę... Szkoda tego sprzedawać. No ale coś by się mogło sprzedać. Kurde, no jest ciężka decyzja. Mówię tutaj wam teraz, że jest ciężko o sprzedanie takich rzeczy. Kurde, na tych roślinach by się zarobiło trochę. Szczerze przyznam. A na nich też by się robiło sporo mikstur leczniczych. Tylko też nie wiem, czy jest sens sprzedawać. Ale tak patrzę na obliczenia, no coś by z tego było, ale czy by się o to w ogóle opłacało sprzedawać? Nikt nie jest tego pewny, no. O, tu jest 50 do tego szczawia. Dwie stówki byśmy tu dali za te rośliny, no. No i tak by nam jeszcze nie starczyło. To 130, tu kolejne 130, no. Coś by z tego było. No, na pewno te pierścienie bym posprzedawał. One mi tutaj w ogóle są niepotrzebne. Tak patrzę na te zwoje, które są mi tu przydatne, które w ogóle nie. Co z tymi tabelami, no? Bo one tutaj leżą. O, kamienna tablica magii. Tu mamy coś ze zręcznością, no to to akurat bym mógł sprzedać. No to mi nie będzie w ogóle przydatne. Zapomniana mapa Nefariusa. No to też możemy sprzedać, bo przynajmniej to nie będzie przydatne. Co jeszcze takiego? Ofiara duszy, to trzeba zostawić, bo to musi nam służyć jako pomoc rytualna. No i co jeszcze? No, tą kamienną tablicę się w ogóle nie opłaca. Jakiś rozdrabniacz. No jest słabo z kasą. Ale on ma tą czarną perłę. I brakuje nam tylko niecałego 1000. I wtedy mamy możliwość kupienia u Garetta czarnej perły. Albo, tą, albo też możemy ją znaleźć gdzieś w Jarkendarze, no. Zawsze możemy spróbować. Skąd bierzesz swoje towary? Skip przynosi je z Korinis, gdzie czasami bywa. Do niedawna sprzedawał je bandytom. Ale od czasu, gdy toczymy z nimi wojnę, wszystko trafia do mnie. Mhm. Co wiesz na temat bandytów? Najlepiej zapytaj o to Skipa. Często się z nimi kontaktował, więc powinien sporo wiedzieć o tych draniach. Greg rozkazał ostro reagować na pojawienie się choćby jednego bandyty w tym rejonie. Spoko. A ten wasz kapitan, jaki on jest? Twarda z niego sztuka, bez dwóch zdań. I skąpy jak diabli.
pozwala naszemu skarbnikowi, Francisowi, płacić nam tylko tyle, byśmy się nie zbuntowali. A kiedy któryś z nas zdobędzie coś naprawdę cennego, Grek przywłaszcza to sobie. Kiedyś zabrałem kompas z królewskiej fregaty, a Grek, rzecz jasna, odebrał mi go. Nech, pewnie go gdzieś zakopał, jak resztę swoich skarbów. Ciekawe. Gdzie Grek mógł zakopać kompas? Grek powiedział mi, że w ten kompas zaglądała sama śmierć, a potem mnie wyśmiał. Coś jeszcze? Wzdłuż południowego wybrzeża ciągnie się plaża, do której można się dostać wyłącznie drogą morską. Aha. Podobno często widywano na niej Grega. Może tam uda ci się coś znaleźć? Kiedyś sam się wybrałem w te rejony, ale za dużo tam potworów. No, jeśli chcesz mimo wszystko zaryzykować, no nie zapomnij wziąć kilofa. Aha, spoko. Co możesz mi powiedzieć o Francisie? Grek mianował go zastępcą na czas swojej nieobecności. Niestety, Francis w ogóle nie sprawdza się w roli kapitana. Nie potrafi nawet ściągnąć Morgana z łóżka. Tylko Henry i jego chłopaki w ogóle coś robią. Reszta obija się zamiast pracować. Mam nadzieję, że Grek szybko wróci i porozstawia towarzystwo po kątach. Ja myślę. Jakieś wieści? Od kiedy Grek zniknął, nic tu się nie dzieje. Trudno się dziwić. Dobra, to jeszcze mamy Mata. Nowy! I dobrze, przyda nam się każda para rąk. Co wiesz o Francisie? Masz na myśli coś innego niż to, że jest leniwy i niezaradny? Tak. Pomyślmy. Nie, nic innego nie przychodzi mi do głowy. Jak leci? Na razie w obozie jest cicho. Myślę, że trochę odpocznę. Na twoim miejscu zrobiłbym to samo. Od kiedy są tu bandyci, łatwo o kłopoty. Też prawda. Dobra. No to teraz chyba czas najwyższy pogadać z tym Obibokiem. A, jest to Abigali. Muszę się dostać do chaty Grega. Nie ma mowy! Grega nie ma, a ja zamknąłem drzwi, żeby nikt nie wpadł na pomysł zabrania sobie czegoś. Więc lepiej spływaj, albo porachuję ci kości! Oj, nieładnie, wiesz? Zaraz zrobię tu save'a i pogadamy inaczej, jeżeli bardzo tego chcesz. Daj mi klucz do chaty Grega. Chyba żartujesz! Dam ci za to 1000 sztuk złota. To trochę mało, zważywszy, że nakłaniasz mnie do zdrady mego kapitana. Lepiej uważaj, co mówisz, albo będę musiał przetrzepać ci skórę. To może 2 kafle. Co powiesz na 2000 sztuk złota? Ha, nie masz przy sobie takiej sumy. W sumie nie mam. Więc trudno, no kurde. Nie ma nic, co mógłbym sprzedać za naprawdę ciekawą cenę. Grek jest waszym szefem? Też mi coś! Każdy żeglarz i każdy szczur lądowy na tej wyspie słyszał o straszliwym kapitanie Gregu. I właśnie on powierzył mi komendę nad resztą ludzi. Mam zadbać, żeby cała ta banda nie rozpuściła się do reszty pod jego nieobecność. Niektórzy myślą, że mogą robić, co im się żywnie podoba, tylko dlatego, że kapitana Grega nie ma w pobliżu. Ale się zdziwią, kiedy Greg wróci. Opowiem mu wszystko, słyszysz? Także to, że ktoś próbował myszkować w jego chacie. Odsuń się więc, albo popadniesz w nieliche kłopoty. Chyba sobie żartujesz. No to zobaczymy, co potrafisz. Wstawaj. Co? Jestem tu kapitanem! Nauczę cię szacunku, ty szczurze lądowy! Dobra, spróbujemy. Ty, jaki kozak! Jaki kozak! Hopie! No, ma parę hop. No nie ma co, to mu trzeba przyznać. Trzeba będzie jakoś to ciekawie rozegrać. Najlepiej jakby zginął. Kurde. Macie jakiś plan działania? Kurde, no. Jakoś by się go tutaj rozdymało ładnie, no. Sen tu za dużo nie zdziała.
To też wątpię, żeby zadziałało. Lodowa lansa. No, mamy małą burzę ognistą. Ho. No ciężko, ciężko to będzie o to. Przestań z tymi czarami. Mądra decyzja. Spokojnie. Czekaj. Ja już mam plany działania. Może jakoś mi się to uda. Tylko muszę to jakoś ciekawie opracować. Wtedy mogę próbować takich rzeczy. A to dalej, kurde, z tym mieczem. Ja bym jej coś normalnie zło robił złego. A ja bym przez dach. Nie, też to nie działa. Moment. A coś wymyślę. No patrz, niewiele brakuje. A dawałoby radę. Albo ma, patrzcie, patrzcie, no. O, są jakieś pierdoły, widzę. I warto je zebrać. O, proszę, tu się jeszcze jakiś alkohol szwenda. Moment, ja jeszcze sprawdzę trochę tego morza. Przy okazji. Może jakieś muszle znajdę, albo jakieś pierdoły. No, zawsze coś z tego będzie, no. Nie wiem, jeżeli nic nie znajdę, czego szukam. O, tu jakiś złoty puchar. Widzicie, jednak chyba będzie warto tutaj sprawdzić jeszcze raz ten teren i jaskinie. Jak się nic nie znajdzie, no to wrócimy do planu wejścia do domu Grega. To najlepiej ubić. Jak najprędzej. Dobra, ekstra. Żółwie mięso też dobra, podobno. Dobra, tu nic nie będzie. A tu? Tu jeszcze te krzaki sprawdzimy, bo tam lubią się te roślinki kryć. Ale chyba tym razem tu nic nie będzie. No cóż. Jeszcze sprawdzimy tutaj tą jaskinię, bo zapewne jeszcze jej nie przeszukałem do końca. Mogłem coś po sobie zostawić. Jeszcze. Jedną rzecz. Nie. Czysta. Czyściusieńka. No to trzeba tylko teraz jakoś skombinować wejście do chaty Grega. Na pewno jest jakiś taki specjalny sposób na to. Trzeba tylko to fajnie opracować i po prostu jesteśmy w siódmym niebie. O, tam bym się nie zaszywał. Dobra, jedyna droga nasza to będzie tutaj. Tylko tutaj będzie dość niebezpiecznie, bo możemy zawsze się zabić. Okej, dobra, i tu uważać. Teraz najpierw będziemy, jak tu przejdziemy, tak. No i by mieli... Na pewno byłby to dobry sposób, albo jeden najbardziej udany. Zobaczymy. Trzeba się przekonać, jak to będzie możliwe. A, nawet jest to możliwe. Ale niestety... Nie. Nie tak, jakbym oczekiwał w sumie. Kiepsko. Kiepsko. No to niedobrze. W takim razie niedobrze. Czyli musimy jakiś naprawdę sposób zagarnąć. Jak go okradniemy? Czekaj tylko, ty parszywy złodzieju! O, dobra. No to widzę, że nasz pirat szuka po prostu guza. Dobra, niech ci będzie. No, szybki jest. Goni nas? Goni, dobrze. Właśnie o to chodzi. Trzeba go jakoś wyprowadzić z równowagi. I znajdziemy na ciebie zaraz sposób. Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! Dobra. O, może go sprowadzimy do tych bandytów. Może to nam jakoś pomóc. Dobra, chodź tu. Tak to będzie śmiesznie wyglądało, wiem. Po części.
a spróbujemy go sprowadzić do tych bandziorów. To nam jakoś pomoże wtedy. No nie wiem, coś trzeba skombinować. Kurde, no sięgnął mnie. Sięgnął mnie jak nic. Moment. Myślisz, że jesteś taki kozak? Ja mam na ciebie takie sposoby i haki, że ty normalnie pożałujesz. O, udało się! Nie wierzę, aż zapiszę. Moment. Zajebiste. Chyba już wiem, jak okradać tych idiotów. Zajebiste. Zapisz mi to. Jest. Dobrze. A widzicie, mówiłem, że będę miał na niego jakiegoś haka. To nie, to się kurde przeliczył, chłopaczek. Dziękuję. Ale jesteś dziadowskim przywódcą, naprawdę. Żal i wstyd. Co my tu mamy? Jakiś dziennik. O, hajsy. Biały rum. No, coś się tu znajdzie dla nas. Pierścionek. O, ładnie. Ile tu tego naczynia mamy? Ile sakiewek? O, bambino. No, to jesteśmy bogaci. I tyle powiem na ten temat. Jakaś wiadomość w butelce. No, trzeba to wszystko teraz jakoś odkryć. Zajebiste. Dobrze. Ładnie. Ile tych sakiewek będzie? Tu jedna za 100. Tu po 25. Ale i tak już się wzbogaciliśmy, mówię wam szczerze. To jest plus. No pięknie, to są już nasze hajsy. Więc raczej wątpię, żeby ktoś nam się doczepił. O kurde. Lepiej by było, jakby to się wszystko dało temu Halvorowi, ale no obecnie musiałbym do Korinis się przenieść. Mapa do skarbu. Jakiego skarbu? O, coś czy... Aha, i no mamy te wszystkie skarby. O, zajebiste. Aż warto by było je poszukać wszystkie do końca. No i przy okazji możemy też się domyślić, gdzie są te teleporty. No, całkiem nieźle. Przydałoby się parę wytrychów. No, tu nie ma wytrychów, więc będzie ciężko. Jakiś sextant. Sextant chyba to się czyta. No, ja to kiedyś źle czytałem. Czytałem sextant, a to jest sextant. Dobra. Czyli już pojąłem błąd w słowie. No ale tej skrzyni nie otworzymy. Przydałoby się parę wytrychów. Ale możemy się za to jeszcze przespać. Nie ma to jak się przespać na czyjejś kanapie. Dobrze. I teraz pewnie Greg wróci i skapnie się, że coś nie tak. Dzień dobry! Ej, ty! Dzień dobry! Co robisz w mojej chacie? Spałem. Nie ma mnie parę dni, a każdy myśli, że może robić, co mu się żywnie podoba. Dobrze, ale co tu się dzieje? Dobrze ci tak, a co? Palisada jest skończona? A może w kanionie nie roi się już od potworów? Wszyscy mają to gdzieś i leżą brzuchem do góry. To wszystko, co udało ci się zrobić, Francis? Złaś z mojej ławki i to już! A ty? Co takiego zrobiłeś? Jeżeli mam być szczery, ci powiem prawdę. Albo nie. Pracowałem. Pracowałem. Co takiego? Plaża na północy jest już bezpieczna. Dobrze. Ale to i tak dopiero początek. Teraz poznasz prawdziwe znaczenie słowa praca. Okej. Potrzebuję pancerza, jaki noszą bandyci. Musisz na niego zasłużyć. Pokaż, co potrafisz, to pogadamy. Okej. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Co mam zrobić? Najpierw musimy doprowadzić to miejsce do porządku. Morgan, ten obibok będzie piłował deski. A ty przejmiesz jego robotę i oczyścisz kanion z tych cholernych stworów. Spoko. Żadna wielka sprawa. O jakich stworach mówiłeś? O brzytwiakach. Co prawda siedzą w kanionie, ale czasami podchodzą pod nasz obóz. Nie chcę, żeby któryś z moich ludzi został pożarty. Mam tam pójść sam? Możesz wziąć paru chłopaków, jeśli chcesz. Powinni uczciwie popracować, zamiast się lenić. Spoko. No to idę. Chwila. Od teraz jesteś jednym z nas. O, załóż jakiś porządny strój, zanim ruszysz na polowanie. Dzięki. To jeden z naszych pancerzy powinien pasować na ciebie. I nie ociągaj się z robotą. Dzięki. Niewozmożne.
To nie ma zmożna. Nie, dobra, dobra. Dobra, zakładamy ten strój i idziemy jeszcze szybko po... Nie ma zmożna. No nie, no załamujecie mnie już. Nie założę nie tego. Nie ma zmożna. Kurde, no. Nie założę tego. Nie ma zmożna. A tu 9, a tam 39. No nie założę, nie, nie ma bata. Daj mi coś, co mogłoby to zadziałać. A jeszcze ci drzwi zamknę. No tak to trochę dziwnie wyglądało. A coś jeszcze obgadać możemy? Co on wie o służbie? Jak się tu dostałeś? Nie spodziewałeś się mnie, co? Żeby nie było niedomówień. Ja jestem Greg, a to jest mój obóz. Wszystko gra? Tak. No to ładnie. Trzeba przyznać. No proszę. Czyli teraz wszystko wróciło do normy. Bierzemy chłopaków. Powinieneś mi pomóc. Co jest grane? Kanion czeka. Lepiej weź paru chłopaków. Kanion jest bardzo niebezpieczny. Chodź z nami. Być mądrzejszy. Chodź ze mną. No to w drogę. Zrobiłbym to inaczej. Dobra. Skip idzie z nami. Teraz to była jego decyzja. Matt, ty pójdziesz. Chodź ze mną. Nie widzisz, że próbuję tu chodź odpocząć? Tu. To rozkaz Grega. To czemu nie mówisz od razu? Już idę. Dokąd idziemy? No. Zamknij się i idź za mną. Tak jest, kapitanie. No i widzicie, tak się kurde mają mnie słuchać. Powinieneś mi pomóc. To coś nowego. Aniby kto mi każe? Sam kapitan Greg. Mówi, że powinniśmy zapolować na brzytwiaki w kanionie. No, najwyższy czas rozprostować kości. Im szybciej się z nimi rozprawimy, tym szybciej będziemy mogli wrócić. Okej, to za mną. Chodź ze mną. Idę. No ładnie. Jeszcze Garrett. Jeśli chcesz zapytać, czy do ciebie dołączę, to możesz sobie darować. Dlaczego? Jak sądzisz, co chłopaki zrobią, kiedy sobie pójdę? Po powrocie nie znalazłbym ani jednej pełnej skrzynki w swojej chacie. Nie ma mowy. Zostanę tutaj i będę pilnował zapasów. Okej, dobra. Skoro tak, no to niech będzie. Dobra, myślę, że tak trzech piratów nam tu wystarczy. Żeby ich nie było za dużo. Rozumiecie, o co mi chodzi. Po drugie i tak już trzech to jest wystarczająco. Siema. Kapitan powierzył ci dowództwo nad grupą uderzeniową? Chłopakom przyda się trochę pracy. Okej. Ale wiecie co, niech lepiej będzie jak będą piłować. Trzech i tak już wystarczy. Ponadto już. Dobra. Skip, Brandon i Matt pójdą ze mną. Wybrałem ich jako wybrańców, no. Zasłużyli sobie po prostu i tyle powiem. O, jeszcze mam dla was pomysł. Może oczyścicie ze mną plac bandytów. Dla rozrywki przyda wam się. Dobra, możecie jeszcze te gobliny oczyścić. O, pięknie. O, skip tutaj znowu wszystko. Znowu jedna z tych głupich bestii. Jedna bestia mi no, koniec z tobą. O kurde, bestia. Uważaj, skip. O stary, żeś mi tu nie padł. Dobra, on poszedł tam nacierać. Zasłużyłeś sobie ładnie. Na to, bydlaku. O, widzę, że Matt sobie radzi z nimi. Ty, ładnie. Ładnie, nieźle, nieźle. Kapitanie, przydałaby mi się mikstura uzdrawiająca. Ależ proszę bardzo. Masz tutaj esencję. Tak. Proszę, weź tę miksturę uzdrawiającą. No, i nie marudź. O, nawet fajny skrypt dodali, żeby prosili o miksturę. To jest dobre, całkiem dobre. Dobra, oni mi tu pomogą wybić te dziadostwa. O, tu przeszukujemy tych bandziorków. Oni mi tu wszystko pięknie oddadzą. Ten kusz mi tu będzie zawadzał zbytnie.
Dobra, zniszczyć go. W trójkę dacie radę z wszystkim. Zasłużyłeś sobie na to, bydlaku. Beautiful. O kurde, jeszcze... No, dobra, ładnie. Nie, w trójkę też dają radę. OP są. Dobra, przy okazji mamy to wyczyszczone. Mamy to już za sobą. Sobie pozbieramy co nieco. I myślę, że w trójkę sobie damy radę. Aczkolwiek może być gorąco. Ale myślę, że powinni podołać takiemu wyzwaniu. Jak na przykład zabicie tych brzytwiaków. Ale to jeszcze moment. Odcinek chcę jednak, żeby był długi w miarę. Jeszcze pozbieramy tu parę rzeczy. A wiecie co, może lutowaniem tego zajmę się później. Na razie chciałbym skończyć właściwą misję, która no ma ona znaczenie. Mianowicie te brzytwiaki wyczyścić. No to zrobimy to najpierw, żeby to było z głowy. Bo wiecie, szkoda marnować czasu. A naprawdę przydadzą się raz na jakiś porządny czas taka gwardia piratów, taka święta trójca, tak zwana. Dobrze, idziemy. Wyczyścicie mi to wszystko, co trzeba. Dobra, kolejne polne pełzacze. Dobra, czyścić mi to. Do ataku, panowie, ładnie. Pięknie, ładnie. Genialnie po prostu, powiem wam. Po prostu profesjonalnie ich tutaj rozgramiacie. O, tu macie szczurki. Co znowu? Jeśli zostaniemy rozdzieleni, spotkamy się przy wodzie. Idziemy! Aha, dobra. Spoko. Dobra, atak. Dobrze. No, koniec z tobą, bestio. Wystarczy, że mamy łucznika i to już jest OP. Oj, trzeba ci dać miksturkę. No marnie. Proszę, weź tę miksturę uzdrawiającą. Ja chyba mu dałem tą dużą. Ale dobra, wyrąbane. Oj, Matowi też trzeba dać. Eliksir leczniczy. Proszę, weź tę miksturę uzdrawiającą. Dobra, chyba też wystarczy dla niego. No, super. O to chodziło. To następne gówna do wyczyszczenia. No, koniec. Dobra. Tu jeszcze to zniszczcie. Ej, no idźcie mi z tym gównem. No, koniec z tobą. Dobrze. No, koniec z tobą, bestio. Lol, a ten dopiero tak późno się skapnął. Szybka reakcja po prostu. Dobra, tu mamy te bagienne zielska, których nie zdążyłem jeszcze uzbierać. Dobra, idziemy dalej. Już wyczuwam te brzytwiaki na kilometr. Więc uwaga, panowie, będzie gorąco. Wziąłem was tylko trójkę, dlatego, bo macie imiona. Jakbym wziął w zwykłych, to tak... Nie byłoby tak wyjątkowo, powiem wam szczerze. A tak to przynajmniej jest wiadomo, kto kim jest, jaką ma broń. Jeden ma normalnie topór świata, drugi ma cordelas. Trzeci, no, z łuku bardziej woli nacierać, czyli każdy innego typu. Dobra. Lepiej sobie przygotuję jakieś czary-mary. O kurde, no atakują, atakują. Atakować! Nacierać. Szarża, panowie. Ładnie. O, dobrze, następny. Następny idzie. Ej, no panowie. Panowie. Atakować. No fajnie. Panie, że nie atakujecie. Ej, no patrzcie, za wami jest brzytwia. O kurde. No, koniec z tobą, bestio. Dobrze, pięknie. Pięknie ich tu rozwalacie. Jestem z was dumny. No, widzę, że Greg zrobił z nich dzieło sztuki. Tu byśmy się przeszli, ale chociaż nie byłoby to sensu. Mamy wybić te brzytwiaki, więc wybijajmy je jak najprędzej. Są te kąsacze. Tak, kąsacze? Zaraz się dowiem. Tak, pamiętam jeszcze, mam dobrą pamięć. Kąsacze z jedynki. Szczeka jak jakiś pies niedoro... O kurde, kolejne brzytwiaki. Panowie! Wyjmować broń. O, ten skip to zareagował przynajmniej od razu. Jedna bestia mniej. Wybić mi to. Ja mogę patrzeć tylko.
No, teraz to cię dorwę. No, epicko. Po prostu epicko. Dobra, idziemy dalej. Czuję tutaj więcej tych brzytwiaków. Potem trzeba będzie jakoś jeszcze ich wykorzystać do wyczyszczenia kanionu. Ale to szybko te brzytwiatki, bo one są naszym głównym celem. No, o! Koniec z tobą, dzięki. Bestio! Wielkie dzięki. Już bym został pogryziony. No to nie byłoby przyjemne uczucie, zostać pogryzionym. Tej, no gdzie następny? Jeszcze cztery brzytwiaki. No, koniec z tobą, bestio! O, to może jeszcze te wilki powybijajcie. Dobra, macie tu robotę. No, koniec z tobą, bestio! O kurde. A tego to jeszcze nie było, żeby nas zaskakiwali. Dobra, jeszcze brzytwiak. Dobra. Ło! Ktoś ranny? No, wszyscy dobrze. W dobrym stanie. Dobrze, dawać mi tu wszystko, co macie. Tu kolejny wilk padł. Ładnie się tu rozprawiają. Nawet w trójkę dają radę. Nie powiem, że nie. Ale są tutaj OP. Dobra, to jeszcze sprawdzimy tutaj ten teren szybko. Może coś tu będzie wyjątkowego. Najpierw te dzikie jagódki, no bo one tu się przydadzą w zupełności. Wybijemy te brzytwiaki i pożegnamy się. I w następnym odcinku będziemy kontynuować wyczyszczanie kanionu. I jeszcze może wykorzystamy piratów do czegoś innego. O, proszę. Co my tu mamy? O Boże, chyba jakiś wypadek. Ale po uszach pizgało. O, w pizdu. Jakaś runa. A, nic nie ma. Ale mamy tak, runę jakąś. Jakąś runę pustą. I sakiewkę ze złotem. To też dobrze w sumie. Gdzie ta sakiewka jest? Tutaj. Dobrze. 25 sztuk złota. O, zawsze coś. Coś jeszcze? O, jakaś potka. Zawsze coś. Tu jakaś roślina? Nie. Dobra. Panowie, gdzieście skipa zgubili? Moment. Gdzie wy macie skipa? No nie gadajcie, żeście skipa zgubili. On tu był przecież przed chwilą. No ja pierdzielę. No nie gadajcie, że taki skip się zgubił. Co za matą. Dobra. O kurde, orkowie. Madafakery, widzę. Dobra. Atakować ich. Dobra. Oni się tu rozprawią bez problemu. No, koniec z tobą, bestio! Tej, no ale może do orków lepiej nie podchodzić, bo tak jakoś nie za bardzo widzę was w walce z orkami. A nawet orkowie są potężniejsi od stworzeń zwykłych. Więc to jest masakra z drugiej strony. Ale no, dlaczego warto by było nie zaryzykować? Dobrze, jedziemy dalej. Ostatnie brzytwiaki. Dobra, mamy tu brzytwiaka. O kurde, żeby mnie tylko nie ukąsał tak. Nie, ja nie chcę zostać pogryziony! Nie zapisałem tego! Nie zapisałem tego! Boże! Nie zapisałem tego! Dobra, wiecie co? Skończymy ten odcinek i poza odcinkiem to najlepiej zrobię. Koniec. Dobra. Z tobą, bestio. Została nam ostatnia bestia. Czyli teraz podchodzimy niebezpiecznie blisko. Gdzieś tu powinny... O, jest. O kurde, jakieś biegające gówno. O ludzie. No, koniec z tobą, bestio. A jest to ostatni ten brzytwiak. Tej, no nie gadajcie, że nie ma. O, że tutaj. Kurde, więcej tych ogarów było. Jedna bestia załatwiona. Dobra, biegnie następny. No, koniec z tobą, bestio. Nie ma tu ostatniego? Zaraz go znajdziemy. Wydawało mi się, że gdzieś był. Może żeśmy go pominęli, no. Kto wie. Ale przynajmniej te bestie wykończone. No, gdzie ten kurde ostatni brzytwiak? Gdzieś musi być.
tak od sobie nie mógł po prostu uniknąć zgonu. Musi gdzieś być. Zaraz go znajdziemy, wykończymy. Oni go wykończą. Jest, właśnie, zagubiony ostatni brzytwiak. Biegnie, aż stąd nas wyczuł. Odpalić broń i wykończyć. Dobrze, brawo. Wygląda na to, że pozbyliśmy się brzytwiaków. Możemy trochę połazić po okolicy, jeśli chcesz. Oczywiście musimy zostać w kanionie. Dobra, to dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Gothica 2 The Returning. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!